Szanowni Państwo, dziękuję za powierzenie mi zaszczytnej funkcji. Wyrażam nadzieję, że sesja prowadzona przeze mnie będzie odbywała się zgodnie z prawem i będzie przeprowadzona sprawnie. Na początku pragnę przywitać wszystkich radnych obecnej kadencji poprzedniej, księży, sołtysów, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy oraz wszystkie osoby przybyły na sesję. Gratuluję wszystkim radnym uzyskania głosów i objęcia mandatu. Stwierdzenie kworum. Stwierdza się, że na 15 radnych określonych w artykule 17 punkt 1 ustawa 1 ustawy o samorządzie gminnym w obradach udział bierze 14 radnych, w związku z czym jest odpowiednie kworum do podejmowania prawomocy uchwał. Jednocześnie informuję, że pan Mirosław Chyła w dniu 6 listopada 2018 roku złożył rezygnację z mandatu radnego do komisarza wyborczego w Gdańsku i postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 roku został mandat pana Chyły wygaszony. Kolejny punkt to złożenie ślubowania przez radnych według okręgów wyborczych. Nastąpi wręczenie zaświadczeń o wyborze przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Pelplinie, panią Janinę Rybicką. Po wręczeniu odbędzie się ślubowanie radnych. Zaświadczenie. Na podstawie artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw 2018 roku, pozycja 754, 1000 i 1349. Miejska Komisja Wyborcza w Pelplinie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 21 października 2018 roku, pan Grzegorz Bogdan Watkowski wybrany został radnym Rady Miejskiej w Pelplinie. Następnie będę wyczytywała tylko nazwiska Państwa. Pani Adrianna Maria Skweres. Pan Konrad Piotr Leczkowski. Pan Kazimierz Józef Libiszewski. Pan Jakub Michał Zieliński. Pani Anna Gabriela Sobieralska. Pani Kamila Katarzyna Jarczewska. Pan Wojciech Tomasz Cabaj. Pan Łukasz Kamil Kryła. Pani Marzena Jasińska. Pan Jan Bolesław Krajnik.
Pan Zdzisław Kamieniecki. Pani Dorota Steba. Pani Beata Regina Kwiatkowska. Teraz nastąpi ślubowanie. Przechodzimy do ślubowania. Proponuję, aby ślubowanie odbyło się w taki sposób, że zostanie przeze mnie odczytana rota ślubowania, a następnie odczytam z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną, podejdą do przodu i powiedzą według swojego wyboru słowa ślubuję lub ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Czy są inne propozycje? Pytam radnych. Nie ma. Przystępujemy do ślubowania. Odczytuję rotę ślubowania. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. I zapraszamy panią Adriana Skweres. Ślubuję. Pan Konrad Leczkowski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Kazimierz Lipiszewski. Ślubuję, tak dopomóż mi Bóg. Pan Jakub Zieliński. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Anna Sobieralska.
Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Kamila Jarczewska. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Pan Wojciech Cabaj. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Pan Łukasz Kryła. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Pani Marzena Jasińska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Jan Krajnik. Pan Zdzisław Kamieniecki. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Dorota Steba. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
Pani Beata Kwiatkowska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Grzegorz Radkowski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia o złożeniu ślubowania i objęciu mandatu przez radnych Rady Miejskiej w Pelplinie 8 kadencji w latach 2018-2023, druk nr 1. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie oświadczenia o złożeniu ślubowania i objęcia mandatu przez radnych Rady Miejskiej w Pelplinie 8 kadencji 2018-2023? Kto z państwa jest za? Dziękuję. To przeciw chyba nie ma. Kto się wstrzymał, też chyba nie ma. Stwierdzam, że przy głosowaniu za przyjęciem uchwały radnych głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Tym samym uchwała w sprawie oświadczenia o złożeniu ślubowania i objęcia mandatu przez radnych Rady Miejskiej w Pelplinie 8 kadencji w latach 2018-2023. Proszę państwa, zbliżamy się do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej i kolejny punkt to jest wybór komisji skrutacyjnej. W celu przeprowadzania wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Pelplinie oraz wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących wybierzemy teraz komisję skrutacyjną. Komisja liczy 3 osoby i przeprowadzi wszystkie głosowania w dniu dzisiejszym. Proszę o zgłaszanie 3 kandydatur na członków komisji skrutacyjnej. Przypominam, iż osoby będące w komisji nie mogą kandydować na funkcję przewodniczącego ani na funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Czy ktoś z państwa składa propozycję kandydatów do komisji? Proszę. Zgłaszam kandydaturę pana Konrada Leczkowskiego. Dziękuję bardzo. Czy pan wyraża zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej? Tak, wyrażę zgodę. Dziękuję. Czy są następne propozycje? Chciałbym również zgłosić panią Annę Sybrialską. Czy pani wyraża zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej? Tak. Dziękuję. I jeszcze jedna osoba, jeszcze jedna propozycja. Steba Dorota. Czy pani wyraża zgodę do głosu? Tak, dziękuję. Przystąpimy do głosowania nad powołaniem komisji skrutacyjnej. Kto jest za powołaniem komisji skrutacyjnej w składzie? Pani Dorota Steba, pani Anna Sobieralska i pan Konrad Leczkowski. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych za powołaniem komisji skrutacyjnej w składzie. Pan Konrad Leczkowski, pani Dorota Steba, pani Anna Sobieralska. Głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że została powołana komisja skrutacyjna w składzie uprzednio wymienionym. Dobrze.
Komisja skrutacyjna wybrała osobę w składzie członkinie. Tutaj pani Anna Sorbieralska, pani Dorota Steba, przewodnicząca moja skromna osoba Konrad Leczkowski. Zatem przystępujemy do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Proszę państwa o zgłaszanie kandydatur. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Jakuba Zielińskiego na przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublinie. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan Jakub Zieliński wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę na kandydowanie. Dziękuję bardzo. Czy są inne propozycje? Inne kandydatury? Zatem wobec braku innych kandydatur bardzo proszę pana Jakuba Zielińskiego o zaprezentowanie swojej osoby. Szanowni państwo, mam 30 lat, ukończyłem studia magisterskie zarówno z administracji, jak i z prawa. Ukończyłem studia podyplomowe z zamówień publicznych i całe swoje dotychczasowe życie zawodowe spędziłem w sektorze administracji publicznej. Początkowo pracowałem w starostwie powiatowym w Tczewie. W Tczewie pracowałem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Następnie pracowałem w samorządzie gminnym w Morzeszczynie, gdzie pracowałem w sferze oświaty i obecnie pracuję w Urzędzie Miasta Gdyni, gdzie także zajmuję się gospodarką nieruchomościami. Pracuję w Wydziale Skarbu Państwa. Szanowni państwo, to tyle jeśli chodzi o moje dotychczasowe wykształcenie i pracę zawodową. Odnośnie przewodnictwa w Radzie Miejskiej, myślę, że będę starał się tak prowadzić pracę, żeby po prostu szanowni mieszkańcy nie musieli żyć naszymi ewentualnymi sporami i waśniami, a mogli się cieszyć z podejmowanych przez nas uchwał, które będą sprawiały, że życie w Pelpinie po prostu będzie przyjemniejsze i lepsze. To tyle. Pytania do kandydata. Zatem wobec braku pytań musimy przygotowywać karty do głosowania. Poproszę pana przewodniczącego o krótką przerwę, a my się w tym czasie tym zajmiemy. Proszę państwa, przerwa nie jest taka bardzo krótka, ma trwać. Szanowni państwo, proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o wyjaśnienie zasad głosowania. Tak, szanowni państwo, przygotowaliśmy 14 kart do głosowania. Ta liczba odpowiada obecnym tutaj radnym, liczbie obecnych radnych dzisiaj. Ważny głos oddaje się poprzez oddanie znaku X przy budce tak lub nie. Jeśli tego znaku nie będzie lub będzie poza tą budką, głos jest nieważny. Przypominam, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jak i naszym statutem, wybór przewodniczącego odbywa się w sposób tajny. W celu zapewnienia tego charakteru służy ten parawan, który jest za państwem. Każdy z niego może skorzystać. A ponadto wybieramy przewodniczącego bez względu większością głosów. Tak więc matematycznie tych głosów musi być 8, albowiem do liczenia tego głosowania bierzemy ustawową liczbę radnych, czyli 15, mimo tego, że jest dzisiaj 14. Tak więc przystąpimy do głosowania. Rozdamy każdemu z państwa właśnie teraz kartę do głosowania. Więc bardzo proszę. Proszę państwa, czy są jakieś uwagi do sposobu głosowania? Nie ma. I teraz po raz kolejny krótka przerwa, pewnie około 10 minut.
Okej. Okay. Proszę Państwa i proszę, pani Adriana Skweres. Pan Konrad Ryczkowski. Pan Kazimierz. A, po kolei lecimy. Okej. Okay. Okej. Okay. Pięć minut przerwy. Zapraszam na miejsca i proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. Dziękuję. Przedstawienie wyniku głosowania nastąpi poprzez odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej. Protokół z Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego przeprowadzonego w dniu 19 listopada 2011 roku na wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Krypinie na kadencję 2018-2023. Komisja Skrutacyjna w składzie Konrad Leczkowski, przewodniczący, Anna Sobieralska, człowiek, przepraszam, członek. Zamiast atmosfera się rozgrzała, bardzo przepraszam. Dorota Steba, członek. Teraz już dobrze. Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania stwierdza się, że według listy obecności na sesji obecnych było 14 radnych, co stanowi kworum. Wydano 14 kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 14. Głosów nieważnych oddano 0. Bezwzględna większość głosów wynosi 8. Zatem na podstawie wyniku głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydaci na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Krypinie otrzymali następującą liczbę głosów. Pan Jakub Michał Zieliński otrzymał 14 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących. Wobec powyższego... pan Jakub Michał Zieliński został wybrany na funkcję przewodniczącego kadencji obecnej Rady Miejskiej. Gratuluję. Proszę Państwa, stwierdzam, że w wyniku głosowania tajnego została podjęta uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Perpinie. Proszę teraz o symboliczne przekazanie insygniów łańcuch plus pieczęć panu Jakubowi Zielińskiemu, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Perpinie, przez pana Mirosława Chyłę. Gratuluję wyboru nowemu przewodniczącemu i życzę owocnej pracy na tym stanowisku. Dziękuję za możliwość przeprowadzenia sesji. Oddaję prowadzenie obrad panu Jakubowi Zielińskiemu, przewodniczącemu juniorowi. Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym bardzo gorąco podziękować panu radnemu seniorowi, panu Grzegorzowi Gładkowskiemu za sprawne przeprowadzenie dotychczasowej części sesji inauguracyjnej. Chciałbym także podziękować wszystkim zebranym radnym, nie licząc mojej osoby, 13 radnych zaufało mi, zagłosowało za moją kandydaturą. Jestem z tego tytułu, mówiąc wprost, zadowolony i zobowiązuję się tutaj przed Państwem, że będę się starał prowadzić obrady w taki sposób, aby wszystkie nasze działania były podejmowane w sposób zgodny z prawem,
I żeby, tu muszę sprostać swoją poprzednią wypowiedź, żeby wszyscy mieszkańcy zarówno gminy, jak i Pelplina byli zadowoleni z efektów naszej pracy. Z uwagi na przekazanie mi przewodnictwa w celach organizacyjnych zarządzam w chwili obecnej 3 minuty przerwy. Szanowni Państwo, proszę już o ciszę. Wznawiam obrady sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Pelplinie. Obecnym punktem obrad sesji jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pelplinie. Zgodnie z uchwałą z dnia 9 października 2018 roku w sprawie statutu gminy Pelplin, Rada wybiera ze swojego składu jednego lub dwóch wiceprzewodniczących Rady. I w tym miejscu zapraszam Szanowną Radę do składania propozycji, ilu wiceprzewodniczących będzie i wiceprzewodniczących będzie w składzie bieżącej kadencji. Czy są jakieś propozycje, ilu radnych ma zostać wiceprzewodniczącymi? Czyli radna, pani radna Sobieralska składa propozycję dwóch wiceprzewodniczących. A zatem przejdziemy teraz do przegłosowania uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pelplinie. Jest to uchwała numer 1/4/18, uchwała Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 13 listopada 2018 roku. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz w związku z paragraf 15 punkt 2 statutu gminy Pelplin uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Na kadencję w latach 2018-2023 ustala się dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pelplinie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w głosowaniu w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pelplinie głosowało 14 radnych, za było 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosów 0 radnych. Tym samym uchwała w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pelplinie została przyjęta. I teraz kolejnym punktem naszych obrad jest wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pelplinie. Bardzo proszę komisję skrutacyjną, aby ponownie się zebrała. A panie i panów radnych proszę do składania kandydatur na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pelplinie w bieżącej kadencji. Proszę bardzo. Pan Zdzisław Kamieniecki jako pierwsza kandydatura. I drugą kandydaturę proszę o zabranie głosu panią radną Sobieralską. Pani Beata Kwiatkowska jako druga kandydatura na objęcie funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Pelplinie. Skoro mamy dwójkę kandydatów, czy jeszcze są jakieś propozycje? Jeśli nie ma większej ilości propozycji, zapraszam do zaprezentowania się kandydatów na urząd wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pelplinie. W kolejności zgłoszeń, czyli pierwszy zaprezentuje się pan Zdzisław Kamieniecki. Nie wiedziałem, że mam taki pseudonim, ale to dziękuję bardzo. Zdzisław Kamieniecki, lat 60, już niestety. Z wykształcenia jestem leśnikiem, prowadzę swoją działalność gospodarczą. Po ostatniej kadencji byłem także radnym. Myślę, że tak jak i poprzednio, tak i teraz będę dobrze sprawował ten mandat. Dziękuję bardzo. Czy
Czy są ze strony Wysokiej Rady pytania do pana Zdzisława Kamińskiego? No, wyrażam zgodę na kandydowanie. Jeszcze do tego byśmy doszli. Odpowiedź od przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. Czyli pytań nie ma, a pan Zdzisław wyraża zgodę na kandydowanie. W takim razie zapraszam panią Beatę Kwiatkowską na zabranie głosu. Witam. Ja również wyrażam zgodę. Nazywam się Beata Kwiatkowska, mam lat 52, mieszkam w Rożentalu, prowadzę własną działalność gospodarczą i po raz czwarty będę reprezentowała Radę Miejską w Pępinie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania ze strony Rady do pani radnej Kwiatkowskiej? Jeśli nie ma, to zapraszam komisję skrutacyjną do przygotowania kart do głosowania. I zarządzam 5 minut przerwy. Wznawiam obrady inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Pęplinie. Komisja skrutacyjna, z tego co widzę, przygotowała karty do głosowania. I teraz proszę o rozdanie kart do głosowania radnym oraz przewodniczącego komisji proszę o wyjaśnienie zasad głosowania. Dzięki. Dziękuję, przepraszam za małe opóźnienie, ale problemy techniczne nas napotkały. Zaraz przystąpimy do głosowania. Analogicznie jak wcześniej mamy 14 kart dla 14 radnych. W tym natomiast przypadku mamy dwa głosy do oddania, tak? Albo jest dwóch kandydatów, tak? Więc głos jest ważny, jeśli X znajduje się w kratce jednego albo dwóch kandydatów. Tak więc zaraz rozdamy karty. Po rozdaniu kart, tak jak ostatnio, przyjdziemy się z urną. Tak więc dziękuję. Komisja zebrała głosy. Nastąpi teraz procedura liczenia głosów. W związku z powyższym myślę, że 5 minut przerwy jest wskazane. Wznawiam obrady sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Pęplinie i proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pęplinie. Ogłoszenie wyników nastąpi tak samo jak poprzednim razem poprzez odczytanie protokołu. Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego przeprowadzonego w dniu 19 listopada 2018 roku na wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pęplinie na kadencję 2018-2023. Komisja Skrutacyjna w składzie: Konrad Leczkowski przewodniczący, Anna Sobieralska członek, Dorota Steba członek. Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania stwierdza, że według listy obecności na sesji obecnych było 14 radnych, co stanowi kworum. Wydano 14 kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 14. Głosów nieważnych oddano 0. Bezwzględna większość głosów wynosi 8. Na podstawie wyników głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydaci na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pęplinie otrzymali następującą liczbę głosów. Zdzisław Kamieniecki otrzymał 13 głosów za, 1 głos przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. Pani Beata Kwiatkowska otrzymała 13 głosów za, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się. Wobec powyższego pan Zdzisław Kamieniecki oraz Beata Kwiatkowska zostali wybrani na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pęplinie. Gratuluję. Komisji Skrutacyjnej bardzo dziękuję za pracę przy ustaleniu wyników głosowania.
nowym radnym, którzy zostali wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Pępinie, serdecznie gratuluję i liczę na owocną współpracę w bieżącej kadencji samorządowej. A obecnie musimy przegłosować uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pelplinie. To jest druk numer 4. Głosowanie. Bez? Dobrze. A zatem formalnie nie musimy tego uczynić, dlatego przechodzimy do... Chyba, że wiceprzewodniczący chcieliby zabrać głos jeszcze? Nie ma takiej potrzeby, tak? Jeszcze tylko, żeby formalnością stało się zadość, stwierdzam, że w wyniku głosowania tajnego została podjęta uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pelplinie. I zatem tą uchwałę pozwolę sobie przeczytać. Uchwała nr 1 łamane na 5 łamane 18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pelplinie. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragraf 15 punkt 2 statutu gminy Pelplin po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pelplinie wybrano radnych Zdzisław Kamieniecki oraz Beata Kwiatkowska. Paragraf 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin. Obecnie możemy przejść do kolejnego punktu programu dzisiejszej sesji. Jest to informacja pełniącego funkcję burmistrza miasta i gminy Pelplin, pana Tomasza Czerwińskiego, o stanie gminy. Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzy elekcie, szanowni burmistrzowie poprzedniej kadencji, obecnej kadencji, szanowni radni poprzedniej kadencji i obecnej kadencji, już teraz tak, 2018-2023. Szanowni goście, przedstawiciele jednostek budżetowych, mundurowi, sołtysi, kandydaci na burmistrza tej kadencji, pracownicy urzędu, czcigodni mieszkańcy miasta gminy Pelplin. Na początku miałem przedstawić kalendarz, bo tak formalnie należałoby zrobić kalendarz prac burmistrza. Od ostatniej sesji do tego momentu stwierdziłem, że to jest dość długi kalendarz, w związku z tym przekażę go na ręce pana przewodniczącego. Będzie do wglądu w biurze rady i na BIP-ie Urzędu Miasta Gminy w Pelplinie. Także czynię to, panie przewodniczący, bardzo proszę. A teraz kwestia informacji na temat stanu gminy i kilka moich refleksji. Szanowni państwo, ciężko mi się ustosunkować do całej kadencji, bo jak państwo doskonale wiedzą, decyzją pana premiera objąłem funkcję burmistrza miasta gminy Pelplin 15 czerwca. Od tego dnia minęło 158 dni. Od samego początku chciałem wprowadzić taki spokój, bo miałem świadomość, że budżet podjęty na ten rok był budżetem ambicji i budżetem ciężkim do zrealizowania poprzez te inwestycje, jak również poprzez informację, która do nas dotarła na początku czerwca na temat podatku od farm wiatrowych. Od razu trzeba było spotkać się z radnymi, przedyskutować, znaleźć wspólny kompromis, wspólny dialog na to, żeby razem ten budżet zrealizować, a mamy świadomość, żeby to największy budżet, jeśli chodzi o inwestycje w historii Pelplina. Mamy świadomość tego, że był realizowany kilkuetapowo, bo ten budżet był przygotowany przez dłuższy czas. Mamy dużo inwestycji, które są realizowane. Budżet sam, inwestycje nie ponad 20-milionowy. Oddanie hali sportowej, oddanie stadionu, oddanie dróg gminnych na terenie miasta, koło stadionu, koło targowiska. Oddanie lub realizowane nadal są gminy, drogi na terenie gminy, ulica Bukowa, w rejkach Brzozowa, Lindałowa w Lignowach. Mamy też fragment ulicy Międzymężu. Realizowana była kwestia dotycząca Senior Plus w Lignowach, Szlacheckich i multum innych inwestycji pomniejszych, które wspinały ten budżet w całości. Ale mamy świadomość, że bez tego ten budżet nie by był, gdyby nie było środków zewnętrznych i o to chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom urzędu, którzy ciężko pracowali, aby pisać wnioski i realizować to, jak również mamy świadomość, że zostały wydrukowane obligacje. Ale problem zaczął się nie w momencie realizacji tych inwestycji, czy w momencie druku obligacji, tylko w momencie zmiany prawa, które spowodowało, że poprzez prawo działające wstecz straciliśmy po stronę dochodów 3 miliony. I musieliśmy
ten budżet urealnić. I za to serdecznie chciałbym podziękować wszystkim Państwu, przede wszystkim urzędnikom, którzy pomogli w realizacji tego planu, jak również radnym poprzedniej kadencji, którzy wspólnie ze mną, z panią skarbnik, z panem Bogdanem Badziągiem znaleźliśmy rozwiązanie kompromisowe poprzez dialog i poprzez wspólne rozmowy, to długie rozmowy, żeby ten budżet urealnić. Mogę Państwu obiecać, że budżet 2019 roku będzie budżetem pewnie skromniejszym, bo nie dało się inaczej. Pan przewodniczący poprzedniej kadencji, obecnie burmistrz elekt, brał udział w okresie po pierwszej, po drugiej turze wyborów w pracach nad tym budżetem. Niemniej jednak mogę Państwu obiecać, że w tym budżecie nie ma ani jednej złotówki zadłużenia. Nie ma ani jednej obligacji, nie ma ani jednego kredytu dodatkowo, nie ma ani jednej pożyczki. Tak chcieliśmy z panią skarbnik budżet rok, żeby Państwu dać szansę, możliwości rozwoju i samo decydowania o tym, czy w przyszłości takie zobowiązania należy zaciągać. Ja serdecznie chciałbym podziękować z tej okazji dwóm osobom, które mi oprócz wszystkich, oprócz pana radcy prawnego, oprócz pani Agaty, oprócz kierowników referatu, którzy przez te 5 miesięcy, przez te 158 dni pomagali mi, ile mogli, czasami zostawając po pracy, ale dwóm osobom chciałbym szczególnie podziękować, bo bez ich na pewno bym sobie tutaj przez te 5 miesięcy nie poradził. Pierwszą osobą to jest pani skarbnik, pani Justyna Nawandowska, i z całego serca chciałem podziękować. I panu sekretarzowi Bogdanowi Badziągowi. No nie ma go dzisiaj z nami, ponieważ ślubował dzisiaj na radnego powiatowego. No trochę się tam przedłużyło. Też jakby chcieliśmy przesunąć tą sesję, bo tam było na 10, tu na 13. Niestety nie ma go wśród nas, ale serdecznie chciałbym trochę zaocznie panu Bogdanowi również podziękować za ogromną pomoc. Szanowni Państwo, mówię o tych 158 dniach, ale kadencja trwa 4 lata. I chciałem podziękować burmistrzom tej kadencji, panu Patrykowi Dębskiemu, panu Dorkowi Górskiemu, którzy przez 3,5 lata prowadzili ten okręt nasz gminy. Były trudniejsze, nie były lepsze dni, ale razem myślę, że staraliśmy się wspólnie realizować inwestycje, zadania, projekty dla dobra mieszkańców miasta gminy Pelin. Także również Państwu, panu burmistrzom, serdecznie za tą kadencję dziękuję. Korzystając z okazji, chciałbym również w związku z tym, że jesteśmy po wyborach, pogratulować wszystkim radnym obecnej kadencji, podziękować kontrkandydatom na burmistrza, że powiem szczerze, była bardzo fajna kampania prowadzona pozytywnie, nie było dużo ataków i za to serdecznie chciałbym wszystkim kontratom podziękować, a w szczególności chciałbym podziękować panu burmistrzowi elektowi za wybór, bo było już kilka okazji, a dzisiaj oficjalnie chciałbym podziękować za tą zdrową rywalizację i za zwycięstwo. I mam nadzieję, że pan przewodniczący, znając sytuację gminy poprzez to, że był tyle lat radnym i przez 8 lat przewodniczącym, myślę, że będzie w dobrym kierunku starał się prowadzić gminę dla dobra mieszkańców miasta gminy Pelin. Szanowni Państwo, nie chciałbym przeciągać, bo pewnie nieraz jeszcze się spotkamy na kwestiach budżetowych, bo dla Państwa też jest ważne, dla mieszkańców, również dla radnych, żeby ten budżet był jak najlepszy, żeby jak najwięcej inwestycji, jak najlepiej się żyło mieszkańcom miasta gminy Pelin. Ale myślę, że na zakończenie chciałbym powiedzieć taką anegdotę życiową. Już niektórym osobom to mówię i myślę, że to jest taka sentencja dla nas wszystkich na przyszłość. Może mam nadzieję, że nie będzie tutaj ta moja anegdota nie na miejscu, jeśli chodzi o uroczystą sesję Rady Miejskiej, ale mądrość dzieci zawsze jest w cenie. I moja 5-letnia córka Zosia, która do mnie powiedziała tak, szanowni Państwo, przed pierwszą turą wyborów w sobotę. Oglądaliśmy telewizję i tam Państwo z PKW mówili, jak głosować. I moja córka mówi tak, tata, ty wiesz, o co tam chodzi? Ja mówiłem. I ona mówi do mnie tak, a czy jutro będą na ciebie głosować na burmistrza? Ja mówię, że tak. A jak przegrasz, czy częściej będziesz w domu? Ja powiedziałem, że tak. I widziałem nieskrywaną radość na jej twarzy. Nie powiedziałem tego Państwu przed wyborami, no bo trochę tak było nie na miejscu, trochę antyreklama, ale to było tak życiowe. Ale 2 tygodnie później, przed drugą turą wyborów, również w sobotę, mówiła do mnie tak, tata, jak chcesz tym burmistrzem być, to już bądź. Najważniejsze, że się kochamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Tomaszowi Czerwińskiemu za zabranie głosu, za podsumowanie swoich 158 dni służby na rzecz miasta i gminy Pelplin.
Wiem, że to była sytuacja niespodziewana, ale podjął Pan tego wyzwania i myślę, że w sposób możliwie zadowalający dla wszystkich dotrwał Pan do końca tej kadencji i za to Panu serdecznie dziękuję. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu obrad sesji Rady Miejskiej. Jest to ślubowanie burmistrza miasta i gminy Pelplin. Na wstępie proszę panią Janinę Rybicką, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Pelplinie, o wręczenie zaświadczenia o wyborze na Urząd Miasta i Gminy Pelplin. Zaświadczenie na podstawie artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 754, 1000 i 1349. Miejska Komisja Wyborcza w Pelplinie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 4 listopada 2018 roku, pan Mirosław Chyła został wybrany burmistrzem miasta gminy Pelplin. Obejmując Urząd Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego, tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin. Tak mi dopomóż Bóg. Szanowni Państwo, żeby formalnościom stało się zadość, musimy jeszcze podjąć uchwałę w sprawie oświadczenia o przyjęciu ślubowania i objęciu funkcji burmistrza 8 kadencji na lata 2018-2023, co w chwili obecnej uczynimy. A zatem poddaję pod głosowanie uchwałę nr 1/2/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie oświadczenia o przyjęciu ślubowania i objęciu funkcji burmistrza 8 kadencji na lata 2018-2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 w związku z artykułem 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1 ust. 1. W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się 4 listopada 2018 roku, pan Mirosław Chyła został wybrany na stanowisko burmistrza miasta i gminy Pelplin 8 kadencji na lata 2018-2023. Ustęp drugi. Wybór został ogłoszony obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2018 roku, uzupełniając obwieszczenie z dnia 24 października 2018 roku o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju. Ustęp trzeci. Zaświadczenie o wyborze na stanowisko burmistrza miasta i gminy Pelplin podpisane przez przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej zostało przedstawione radnym Rady Miejskiej i przekazane wybranemu burmistrzowi na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Pelplinie dnia 19 listopada 2018 roku. Zaświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Dnia 19 listopada 2018 roku na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Pelplinie pan Mirosław Chyła złożył ślubowanie określone w artykule 29a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Akt podpisanego ślubowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wobec spełnienia wymogów ustawowych związanych z wyborem na stanowisko burmistrza miasta i gminy Pelplin, Rada Miejska w Pelplinie oświadcza, że dnia 19 listopada 2018 roku pan Mirosław Chyła objął stanowisko burmistrza miasta i gminy Pelplin, organu wykonawczego gminy Pelplin 8 kadencji na lata 2018-2023. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem niniejszej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Gratulujemy, panie burmistrzu. Następuje teraz przekazanie insygnii władzy w mieście i gminie Pelplin. Proszę teraz o zabranie głosu pana burmistrza Mirosława Chyła. Zacznę od tego, że jak na razie Pan Bóg potomstwem mnie obdarzył, więc burmistrzem mogę być bez jakichkolwiek obciążeń. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Panie Wiceprezydencie, Trzygłowni Księża, zaproszone goście. Może w sposób szczególny powitam mojego byłego pracodawcę, księdza prezesa Wojciecha Węckowskiego, księdza doktora Wiesława Szucę i moich wychowanków. Bardzo cieszę się z Waszej obecności. Jeszcze do niedawna nie zdawałem sobie sprawy z powagi mojego pierwszego wystąpienia w tej nowej roli, którą decyzją mieszkańców przyszło mi pełnić. Czując podniosłość tej chwili z lekkim drżeniem rąk oraz przeświadczeniem o ogromnym obowiązku, jaki na mnie spoczął, pragnę zacząć od jednego prostego, ale niesiącego wielką treść, o którym często zapominamy. Słowa dziękuję. W pierwszej kolejności pragnę podziękować wszystkim tym, którzy niespełna miesiąc temu dokonali cudu. Cudu, jakim była rekordowa w naszej gminie frekwencja przy urnach wyborczych. Blisko 50% uprawnionych do głosowania udało się do lokali wyborczych, by oddać głos na swoich kandydatów do organu samorządu terytorialnego. To pokazuje, że mieszkańcy naszej gminy doskonale wiedzą, co to samorządność, obywatelskość i demokracja. Dzięki takiej postawie możemy wspólnie kreować rzeczywistość naszej małej ojczyzny i tworzyć społeczeństwo obywatelskie, o które tak wiele pokoleń Polaków walczyło, poświęcając to, co najcenniejsze. Rodzinę, wolność, a czasami własne życie. Wybrzmiewa to jeszcze bardziej dosadnie w kontekście obchodzonej w naszym kraju setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Niepodległości, która była marzeniem milionów Polaków, żyjący zarówno przed 11 listopada 1918 roku, jak i tych, którzy z powodu nawałnicy zgotowanej przez nazistów i komunistów musieli po raz kolejny zabiegać o wolną Polskę. Jednym z najważniejszych i koniecznych osiągnięć wolnego i niezależnego państwa było utworzenie w 1990 roku przez władze Rzeczpospolitej Polski samorządu terytorialnego, w ramach którego mieszkańcy jako wspólnota samorządowa otrzymali szereg uprawnień dających je zdolność do samoistnienia o sobie i swojej przyszłości oraz zostali wyposażeni w mechanizmy pozwalające im w szeroki sposób realizować proces sprawowania przez nich władzy. Podczas podziękowań nie sposób pominąć moich kontrkandydatów z pierwszej tury i drugiej tury wyborów. Panie Tomaszu, Panie Marcinie, Panie Dariuszu, dziękuję Wam za ducha uczciwej rywalizacji i czystą kampanię oraz gratuluję uzyskania wysokich wyników. Jeszcze raz deklaruję, że Wasze programy mogą być również realizowane w ramach mojego programu. Na pewno uczynię i chcę zaimplementować dobre pomysły do mojego programu. Ogromne podziękowania należą się gronie osób, które przez cały czas przedwyborczych przygotowań aktywnie wspierały mnie swoim dobrym słowem, myślą, a przede wszystkim czynem. W sposób szczególny dziękuję ekipie Kociewskiej Inicjatywy Samorządowej, która obdarzając mnie swoim zaufaniem doprowadziła do miejsca, w którym jestem obecnie.
Szczególne podziękowania kieruję do mojej rodziny, znajomych i bliskich, którzy w tym trudnym dla mnie wyborczym okresie byli dla mnie wsparciem. Podziękowania te kieruję na ręce mojej żony, która jest dla mnie wielkim wsparciem i największym przyjacielem. Niewątpliwie miasto i gmina Pelplin to miejsce szczególne, tak bardzo naznaczone przez burzliwe losy historii Polski i Pomorza. Niegdyś mała i nic nieznacząca wieś, po 1274 roku, w którym została darowana przez księcia pomorskiego Mestwina II zakonowi Cystersów, stała się ważnym ośrodkiem sakralnym i kulturalnym tej części Polski. Nie bez przyczyny nazywamy pomorskimi Atenami Pelplin dzięki opactwu, dzięki seminarium duchownemu i kolegium Marianum stał się znanym w całej Polsce miejscem życia intelektualnego. W czasie zaborów i walki narodowo-wyzwoleńczej wydawane tutaj wszystkim znane czasopismo Pielgrzym było niezbędnym elementem propagowania polskiego języka, kultury i historii. O wielkości tej ziemi świadczą wizyty takich postaci jak Jan III Sobieski, święty Jan Paweł II, czy prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsy, Bronisława Komorowskiego, Andrzeja Dudy. Mimo licznych konfliktów, które przewijały się przez to terytorium, potopu szwedzkiego, krwawej jesieni i okupacji zgotowanej przez hitlerowców, a także ponad 50-letniej dominacji ustroju socjalistycznego, Pelplin i wsie jego okalające, dzięki odwadze i niezwykłemu wysiłkowi ich mieszkańców, mogły prężnie rozwijać się gospodarczo, społecznie i kulturalnie. Dzisiaj to na nas spoczywa obowiązek kontynuacji dzieła, jakie rozpoczęli nasi przodkowie. Zostało nam przekazane dziedzictwo niestrudzenie kształtowane przez pokolenia Pelplinian, Kociewiaków i Pomorzan. Historia przygotowała nam miejsce i to od nas zależy, w jaki sposób wykorzystamy podarowany potencjał. Nie sposób nie wspomnieć tu o współczesnej historii Pelplina oraz pelplińskiego samorządu, kształtowanego po pierwszych wolnych wyborach. Obecnie będziemy kontynuować to, co po 1989 roku zapoczątkowali pan Jerzy Sykutera, pierwszy burmistrz za czasów Wolnej Polski, pan Wojciech Wanke, pan Andrzej Stanuch, pan Patryk Dębski oraz pan Tomasz Czerwiński. Każdy z nich podczas pełnienia funkcji włodarza miasta i gminy Pelplin wniósł swój wkład w kreowanie rzeczywistości naszej gminy, naszego Pelplina. Głęboko wierzę w ich ogromne wsparcie, które podyktowane jest miłością. Miłością do miasta i gminy Pelplin oraz ideą samorządnej Polski. Przed nami czas wielkich wyzwań i nadziei na oporanie się z największymi problemami, z jakimi przyszło nam się zmierzyć. Chciałbym zagwarantować Państwu, że będę burmistrzem wszystkich mieszkańców naszej małej ojczyzny, niezależnie od upodobań i preferencji politycznych. Nie chcę podziału na lepszych i gorszych. Chcę naszej gminy przyjaznej i otwartej dla każdego. Kiedyś Tadeusz Mazowiecki powiedział, że można się różnić, ale nie można się nienawidzić. Nikogo z Państwa nie pozostawię bez pomocy i obiecuję, że zrobię wszystko, by na koniec nadchodzącej kadencji móc spojrzeć każdemu z Was w oczy i bez wstydu i obaw, że zrobiłem mniej niż było to możliwe. Uzyskane poparcie w wysokości 62,4% to dla mnie wielka radość i wyróżnienie, ale jeszcze większa odpowiedzialność za każde podejmowane przeze mnie decyzje. Mandat zaufania, który Państwo mi obdarzyli, zobowiązuje do ciężkiej i wynożonej pracy na rzecz naszych wszystkich. W tym miejscu chciałbym powiedzieć o czymś, co przez ostatnie lata, i przyznaję się do tego z bólem serca, zostało przez władze samorządowe zapomniane. Rozmowy z Państwem podczas sprawowania przeze mnie funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podczas kampanii wyborczej pokazały mi, jak bardzo zaniedbano sprawy związane z rozwojem terenów wiejskich. Jednym z moich sztandarowych haseł był, jest i będzie postulat zrównoważonego rozwoju zarówno miasta Pelplina, jak i terenów wiejskich należących do naszej gminy. Będę niestrudzenie powtarzać, że nie chcę gminy dwóch prędkości z podziałem na funkcjonujące miasto i zaniedbanie wsi. Czas na to, by docenić ogromny wkład,
jak i w nasz rozwój gminy wnoszą gospodarstwa rolnicze i przemysł na terenach wiejskich. Nie możemy tworzyć sytuacji, w której realnym zagrożeniem jest podział mieszkańców naszej gminy. Wszyscy tworzymy wspólnotę samorządową, która będzie silna tylko dzięki współpracy nas wszystkich, bez jakichkolwiek podziałów i uprzedzeń. Zdaję sobie sprawę, że to będzie trudna i naznaczona ograniczeniami budżetowymi kadencja, ale uczciwie wierzę, że wspólnie uda nam się zrealizować to wszystko, co razem zaplanowaliśmy. Tym bardziej jestem wdzięczny za każdą indywidualną rozmowę z Państwem, które przeprowadziłem osobiście, telefonicznie oraz przez media społecznościowe. Właśnie dzięki takim rozmowom wiem, jakie są największe oczekiwania i za co powinniśmy wziąć się w pierwszej kolejności. Redukcja zadłużenia, zrównoważenie budżetu, mieszkania, modernizacja dróg czy usługi rehabilitacyjne to jeden z priorytetów, którymi musimy się zająć. Potrzeb jest o wiele więcej. Wśród nich zaznaczali Państwo aktywizację środowiska seniorów oraz młodzieży, poprawę bezpieczeństwa oraz inwestycje, rozwój gospodarczy i wsparcie dla biznesu. Każdy z tych wątków został ujęty w naszym programie wyborczym i napisany wspólnie z Wami, mieszkańcami miasta i gminy Pelpin. Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za słowa wsparcia, ale także za konstruktywną krytykę, która pomaga mi przekształcić moją wizję rozwoju naszej gminy, wizję, która mieści się w głowach i sercach wszystkich mieszkańców. Wierzę w dobrą współpracę z Radą Miejską, jak i z wszystkimi instytucjami i jednostkami samorządowymi w gminie, powiecie i województwie. Jestem otwarty na współdziałanie z wszystkimi, którym cenne jest prawdziwe dobro naszej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję za Państwa obecność tutaj. Już teraz pragnę zagwarantować, że drzwi mojego gabinetu będą dla Państwa zawsze szeroko otwarte. Życzę nam wszystkim udanych i szczęśliwych 5 lat współpracy. A teraz do dzieła. Teraz do roboty. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za piękne i ważne słowa na starcie swojej kadencji samorządowej jako burmistrza. Pelplin, jak dobrze wiemy, to co pan burmistrz wspomniał, ma zarówno piękne, jak i te ciemne strony swojej przebogatej historii. Jako przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie mam nadzieję, że jestem tutaj wyrazicielem wszystkich zebranych radnych. Wierzę, że rozpoczynająca się kadencja będzie się wpisywać w piękną część tej bogatej historii. Rada Miejska jako organ uchwałodawczy będzie podejmować działania, choć wiem, że będzie się to często odbywało nierzadko na zasadzie sporów merytorycznych, miejmy nadzieję. Będziemy podejmować działania, dzięki którym na koniec 8 kadencji, mam nadzieję, że będziemy podejmować takie działania, że na koniec 8 kadencji, to co powiedział też pan burmistrz, że będziemy mogli spojrzeć mieszkańcom miasta i gminy Pelplin prosto w oczy. Obecna kadencja będzie szczególna, ponieważ będzie trwać nie 4, a 5 lat. Wymagać to będzie zmiany, w mojej ocenie, wymagać to będzie zmiany cyklu i tempa prac magistratu. Albowiem wydłużona kadencja nie będzie mogła oznaczać wydłużenia cyklu choćby inwestycyjnego. Wydłużona kadencja musi oznaczać zintensyfikowanie ilości podejmowanych inwestycji, a także wszelakich innych działań. Tylko takie podejście w mojej ocenie będzie uczciwe wobec wszystkich mieszkańców miasta i gminy Pelplin. Takiego podejścia do realizowanych zadań życzę panu burmistrzowi. Jeszcze raz gratuluję wygranej i liczę, że po opuszczeniu gościnnych progów Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, znowu to, co pan burmistrz powiedział, że po opuszczeniu tych progów zabieramy się do pracy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zbliżając się do końca dzisiejszej sesji, chciałbym poprosić o zabranie głosu przez gości i jednocześnie pragnę przywitać radnych powiatowych, którzy dotarli na naszą dzisiejszą sesję, pana Bogdana Bodziąga, pana Piotra Łagę, nie wiem czy wszystkich widzę, i pana Marka Modrzejewskiego, który z tego co wiem został przewodniczącym Rady Powiatu Tczewskiego, dlatego z tego miejsca już serdecznie gratuluję.
Witam też pana wiceprezesa grupy LOTOS, pana Patryka Dębskiego, który także dotarł na obrady naszej sesji. I teraz zapraszam do zabierania głosu przez gości. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Chcę w imieniu samorządu powiatowego, którego organy przed chwilą właśnie się ukonstytuowały, złożyć z tego miejsca gratulacje wszystkim radnym, panu burmistrzowi. Chcę wyrazić nadzieję, że będziemy mogli współpracować na tych wszystkich polach, na jakich tylko taka współpraca będzie możliwa. Dziękuję bardzo. No dobra. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Zapraszam serdecznie. Zapraszam. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, koleżanki i koledzy radni. W imieniu sołtysów pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia owocnej pracy, dobrej współpracy. I jak właśnie pan burmistrz powiedział, drzwi będą otwarte dla każdego. Życzymy, abyśmy mogli, życzę ja sobie, abym mógł podejść do Urzędu Gminy Miasta, powiedzieć o swoim sołectwie, jakie są potrzeby. W szczególności myślę, panie burmistrzu, że ta świetlica, myślę, że ona w końcu powstanie. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Zapraszam serdecznie. Jeśli nie ma chętnych, a nie widzę, to nie pozostaje mi nic innego, jak zakończyć obrady. A zatem zamykam inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Pelplinie. Dziękuję bardzo za obecność.